Willkommen zu Vers 3. Teraz przejdziemy do trzeciego wiersza 11 rozdziału. Und dort haben wir eine Rangfolge. I w tym trzecim wierszu przedstawiona nam jest pewna kolejność hierarchii. Diese Rangfolge ist Bestandteil der Schöpfungsordnung Gottes. I ta kolejność hierarchii Bożej jest pewnym takim postanowieniem Bożym, które włożył w stworzenie. Gott hat in seiner Souveränität einfach festgelegt. Bóg po prostu w swojej suwerenności, którą ma, tak ją ustanowił. Paulus sagt, ich will aber, dass ihr wisst. Paweł mówi, lecz chcę, żebyście wiedzieli. Durch diese Einleitung des Verses unterstreicht er die Wichtigkeit des Verses. Przez taki wstęp, można powiedzieć, słów podkreśla ważność i istotność tych słów. Wenn wir an unsere Zeit denken, kiedy myślimy o naszym czasie dzisiaj, dann müssen wir sagen, wie aktuell ist seine Einleitung. To musimy powiedzieć, jak ważny jest ten wstęp. Heute wissen wir sehr viel. Bo dzisiaj w świecie ludzie wiedzą wiele. Wir wissen manchmal nicht mehr den Unterschied zwischen Mann und Frau. Ale nie wiedzą nawet najpodstawowszych różnic nieraz między kobietą a mężczyzną. Ihr wisst um die Gleichstellungsbewegungen in der westlichen Welt. Znacie, jaki jest ruch emancypacji w świecie zachodnim. Mann und Frau gleich sind. Dążności do tego, aby mężczyzna i kobieta były postawione pod każdym względem na tym samym płaszczyźnie. Ganz klar gegen Gottes Wort. Co jest całkowicie wbrew Słowu Bożemu. Oder ihr kennt auch den Gedanken, man ist, wie man sich fühlt. Albo znacie również i filozofię, która mówi, że człowiek jest takim, jakim się czuje, że jest. Heute bin ich Mann, morgen bin ich Frau. Jutro czuję, że jestem kobietą, to jestem kobietą, jutro pojutrze czuję się jako mężczyzna, jestem mężczyzną. Alles durcheinander. Wszystko pomieszane, można powiedzieć. Ale Słowo Boże jest zupełnie klarowno. Klarowne i prostolinijne. Otwórzmy pierwszą kartkę Biblii. Vers 27. Pierwszy rozdział, 27 wiersz. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Gott hat erst Adam geschaffen. Bóg stworzył najpierw Adama. Und doch heißt es hier männlich und weiblich. A mimo to widzimy różnicę. Mężczyzna i kobieta. In Adam sah Gott schon die Eva. Adamie Bóg jednak już na początku widział Ewę, która miała przyjść. Aber sie war ganz anders. Ale Ewa miała być zupełnie inna. Sie entsprach ihm, sie war seiner gleichwertig. Ona odpowiadała mu, była mu równomierna. Aber nach 1. Thessalonicher 5, nach Geist, Seele und Leib, außer der Geist, Seele und Leib. Ale zgodnie z listem do Tesaloniczan, Bóg nas stworzył nie tylko w ciała, ale w duszy, ducha i ciała. Und diesbezüglich sind Männer und Frauen halt unterschiedlich. W tym względzie mężczyzna i kobieta są różni. Und das ist sehr schön. I to jest bardzo piękne, że tak jest. Das ist vollkommen. To jest tak doskonałe. Weil der vollkommene Gott das hier so eingerichtet hat. Bo doskonały Bóg tak to po prostu ustanowił. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Psalm 19. Psalm 19 mówi nam, że niebiosa opowiadają chwałę Bożą i jak jest powiedziane? Dzieło rąk Jego. Chcielibyśmy w prostocie serc trzymać się takich słów. Und es ist erschreckend, dass diese Gedanken, diese negativen Gedanken, die ich kurz vorgestellt habe, gerade in der christlichen Welt sich etablieren. Ale wiecie, co jest takie smutne? To, że właśnie w świecie chrześcijańskim te myśli są całkowicie usuwane na bok. Im Islam findest du das nicht. Bo w islamie nie widzimy takie ruchy. Im Hinduismus meines Erachtens auch nicht. W hinduizmie również nie widzimy takie ruchy. Aber wir, die Wahrheit Gottes haben, über Jahrhunderte hinweg. Ale my, nasze towarzystwo, które zna prawdy Boże już od setki lat, wir durchleben eine Abwärtsentwicklung, die rasant ist. Doświadczamy rozwój kierujący się w dół, jaki jest po prostu zaskakujący.
Paulus zeigt also hier eine Rangfolge, nicht eine Wertigkeitsfolge. Więc to, co Paweł tutaj w 11 rozdziale przedstawia, to jest kolejność hierarchii, a nie kolejność wartości. In Christus sind die Unterschiede aufgehoben. Jeśli ktoś staje się Chrystusowy, to w nim wszelkie różnice są jakby usunięte. In der neuen Schöpfung gibt es das. W nowym stworzeniu, tym, który czeka nas w przyszłości, nie będzie już tych różnic. Nie będzie nawet mężczyzny ani kobiety. Wewnętrznie już należymy do tego nowego stworzenia, ale jeszcze jesteśmy według ciała w starym stworzeniu. I dlatego tutaj, w tym starym stworzeniu, nadal mężczyzna i kobieta się różnią, mają różne zadania. Paulus fängt hier in der Aufzählung mit Christus an. Paweł tutaj w naszym wierszu, w tym przedstawieniu tej kolejności, zaczyna od Chrystusa. Wenn wir Christus als Haupt sehen, dann freut uns das immer. Kiedy zawsze, obojętnie w jakiej kolejności, widzimy na pierwszym miejscu Chrystusa, jest to naszą radością. Epheser 1 zum Schluss wird Christus gezeigt als Haupt von allem. Efezjan w pierwszym rozdziale, ostatnie wiersze, Chrystus jest nawet przedstawiony jako głową wszystkiego. In der Zeit des Thronen Reichs wird das sichtbar werden für die Weltmenschen. W tysiącletnim królestwie będzie to nawet widoczne dla ludzi żyjących na tej ziemi. Und als Haupt über alles hat Gott ihm der Versammlung gegeben. Ale jako takiego, który jest teraz głową nad wszystkim, takim dał Bóg go zgromadzeniu. Jako głowę zgromadzenia. Welch ein vollkommenes und gütiges Haupt. Więc jaką doskonałą i dobrotliwą głowę ma teraz zgromadzenie? Go. Aber hier geht es noch nicht um das Haupt, das heißt der Versammlung. Ale tutaj nie chodzi o Pana Jezusa jako głowę zgromadzenia. Sondern hier wird gesagt, Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Tylko tutaj chodzi go jako głowę tej hierarchii w stworzeniu. Więc najpierw on głową mężczyzny. Mężczyzny, generalnie. Also wessen Haupt. Więc kogo on jest głową? Als Gläubiger? Wierzącego tylko? Als Ungläubiger? Niewierzącego tylko? Nein, als jeden Mannes. Nie, każdego mężczyzny, co do zasady. Unabhängig ob er gläubig ist oder nicht, tu jest przedstawione całe stworzenie, niezależne, czy wierzący, czy niewierzący. Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Wir alle stehen oder standen im Arbeitsprozess. Każdy z nas, starszy, był już w związku takim pracy, pracodawca. Und da hatten wir auch ein Haupt über uns. I będącym zatrudnionymi doświadczyliśmy, co to znaczy mieć kogoś jako głowę nad nami. Das war unser Chef. To był naszym szefem. I musste die gehorsam sein. Musieliśmy być mu posłusznymi. Genauso ist Christus das Haupt. I dokładnie w takim znaczeniu Chrystus jest głową każdego mężczyzny na tej ziemi. Kolosa 1, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Kolosan czytamy w pierwszym rozdziale, że wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Haupt eines jeden Mannes. Das heißt, dieses Haupt ist vollkommen, was ich habe. Więc On jest głową każdego mężczyzny i taka głowa, którą my jako mężczyźni posiadamy, jest doskonała. Jest allwissend, wie Gott. Ta głowa jest wszechwiedząca, jak Bóg, bo On jest Bogiem. Jest echt gut. I On jest tak naprawdę, tak prawdziwie dobry. Markus 10 sagt, einer ist gut, Gott. Marka 10 rozdział mówi nam, że jeden jest tylko dobry, to jest Bóg. Jest allgegenwärtig. On jest również wszechobecny. Er will nur sehen. On tylko chce błogosławić. Und so ein Haupt habe ich. I taką głowę my, jako mężczyźni, mamy. Czy to nie jest wzniosłe? Nie można posiadać lepszej głowy nad sobą. Głowy w takim znaczeniu, których mieliśmy w naszych pracach, nasi szefowie byli wszyscy niedoskonali, byli słabi. Ale taką głowę, jaką my możemy mieć, jest doskonała. Das Haupt der Frau. Ale teraz czytamy, że głową kobiety ist der Mann. Jest mężczyzna. Also keine Gleichstellung, nie? Więc nie ma czegoś takiego w Biblii jak emancypacja. Christus haben gesagt, ist ein vollkommenes Haupt. Chrystus, widzieliśmy, jest głową doskonałą.
Ich bin unvollkommen. Ja jako mężczyzna jestem niedoskonały. Ich bin unwissend. Jestem nie wszechwiedzący. Ich bin auch nicht überall. Też nie jestem wszechobecny. Ich habe auch nicht nur Gedanken, die gut sind. Też nie mam tylko myśli, które są wyłącznie dobre. Ale mimo to jestem głową postanowioną nad kobietą. Dass ich Mann bin, das hat Gott festgelegt. To, że ja jestem mężczyzną, to nie ja zadecydowałem, tylko Bóg. Hab ich nichts zu getan. Ja nie przyczyniłem się do tego. Konnte ich nichts zu tun. Też nie mogłem się przyczynić do tego. Aber was haben wir gesagt? Christus ist mein Haupt. Somit bin ich ihm verantwortlich. Ale widzieliśmy, że Chrystus jest naszą głową, więc wobec Niego jesteśmy odpowiedzialni. Ob ich nun Mann oder Frau sind, alle sind in einer unterwürfigen Stellung. Więc niezależnie, czy jestem mężczyzną, czy kobietą, każdy z nas uczy się podporządkowanie wobec kogoś wyższego. Das Haupt ist Christus, aber ist Gott. Jednak głową Chrystusa jest Bóg. Also die Reihenfolge ist klar. Gott, Christus, Mann, Frau. Więc kolejność jest jednoznaczna. Mamy Bóg, Boga, Chrystusa, mężczyznę, kobiety. Als Mensch ist Christus Gott untertan. Dlaczego Chrystus podporządkowany? Bo tu jest mowa o nim jako człowieku. Jako człowiek jest podporządkowany Bogu. Die oberste Autorität ist also Gott. Więc najwyższym autorytetem tej całej hierarchii jest Bóg. Gottes Wort hat das so klar hinterlegt. I Bóg całkiem prosto i jednoznacznie to przedstawił. Dass man das immer wieder in Frage stellen muss, ist eigenartig. To, że człowiek to ciągle na nowo kwestionuje, jest naprawdę dziwne, patrząc na ten tekst. Wenn das Haupt nicht mehr Haupt ist, sondern das Gegenteil. Bo widzimy to w samym życiu. Jeśli głowa, która powinna być głową, nie jest już głową, to zawsze pojawia się w życiu chaos. Taki chaos widzimy w naszym dzisiejszym społeczeństwie. Małżeństwa się rozpadają z powodu zaniechania tych myśli. Rodziny się rozpadają. Socjalne struktury i porządki się rozwalają. Po prostu z tego powodu, że nie uznaje się już porządku, którego dał Bóg. Teraz czwarty wiersz. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje. Ja, interesant. Beten und Weissagen to zwei Tätigkeiten. To jest ciekawe tutaj wyrażenie. Modlenie i prorokowanie. To są dwie różne czynności. Co to jest prorokowanie? Das ist ein Reden aus der Gegenwart Gottes. Prorokowanie oznacza przemawianie bezpośrednio myśli, które otrzymaliśmy z społeczności z Bogiem. 1 Piotra, 4 rozdział, 11 wiersz. Co tam czytamy? Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. To jest prorokowanie. Aus der Gegenwart Gottes, Worte Gottes sagen, die zur Verherrlichung Gottes sind. Że ktoś wypowiada słowa, które otrzymał bezpośrednio ze społeczności z Bogiem, słowa, które są ku jego chwale. Sag ich das allein für mich? Czy to są słowa, które mówię sam dla siebie? Nein, wenn ich weiß sage, oder anderer Bruder, ich sage das jetzt mal einfach, ich sage es. Nie, jeśli ja prorokuję, albo inny brat, dann sag ich das ja einer anderen Person. To zawsze mówię to komuś. Das ist ganz wichtig, wiem, zusammen. To jest bardzo ważne w związku z tym tematem. Denn es geht hier um eine öffentliche Tätigkeit. Bo tutaj mowa jest o pewnym publicznym postępowaniu. Wo zumindest andere Personen auch gegenwärtig sind. Taka czynność, gdzie inni są obecni, słuchacze. Also einmal das Weissagen und einmal das Beten. Więc z jednej strony mamy prorokowanie, z drugiej strony modlenie. Das Beten, aber natürlich auch ganz im persönlichen Bereich. Modlitwę
praktykujemy w życiu takim osobistym. Aber das ist eben nicht der Gedanke. Ale tutaj nie chodzi o osobistą czynność. Sondern wie in 1. Timotheus 2 heißt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Tylko tu mamy mowę o publicznej modlitwie. Tak jak 1. Tymoteusza nam to mówi, chcę, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Denn das macht der weite Verlauf des Verses deutlich, indem etwas auf dem Haupt hat. Bo tutaj widzimy, że kontekst nam to wyjaśnia, że to jest publiczna modlitwa, mianowicie mówimy, czytamy o tym, że ma pokrytą głowę, nakrytą głowę. Also ich werde kein Gebet sprechen, wenn ich eine Mütze aufhabe. Więc jeśli ja jako mężczyzna mam zadanie modlić się teraz, to nie czynię to mając czapkę na przykład na głowie. Wenn ich aber nur für mich bete, ale jeśli modlę się dla siebie, sam dla siebie, to jest to możliwe, że modlę się nawet w sytuacji, gdzie mam pokrycie na głowie. Aber hier haben wir gewissen öffentlichen Charakter. Ale tutaj mamy na myśli publiczny charakter. I w takiej sytuacji mężczyzna nie pokrywa swojej głowy. In Israel war es anders, nicht? W Izraelu było inaczej. Oni mieli nakrywać swoje głowy. Aber hier wird ein Mann in christlichen Haushaltung sein Haupt nicht bedeckt. Ale w naszym czasie, w czasie chrześcijaństwa, w czasie łaski, mężczyzna nie nakrywa swojej głowy. Warum? Dlaczego nie? Er entehrt sein Haupt. Bo czyniąc tak, zniesławia swoją głowę. Jaką głowę? Chrystusa, bo on jest głową mężczyzny. Also das ist richtig, dass wir vorhin gebetet haben, wo das ein Kopf gelegt hat. Więc było słusznie to, co przed chwilą czyniliśmy, że modliliśmy się bez nakrycia głowy jako mężczyzny. Wie sieht es bei der Frau aus? Ale jak wygląda w przypadku kobiet? Das erklärt Paulus im nächsten Vers. Paweł wyjaśnia to w kolejnym wierszu. Jede Frau, wenn sie betet oder weissagt. Każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje. Wieder die beiden Tätigkeiten, die wir vorher hatten. Znowu widzimy te same czynności jak wcześniej. Sie hat jetzt aber ein unbedecktes Haupt. I załóżmy, że ona ma nienakrytą głowę. Dann sagt Paulus, oder die Schrift, sie entehrt ihr Haupt. To czytamy w słowie, że ona w takim przypadku hańbi swoją głowę. Sie entehrt ihren Mann. Jaką głowę? Swego mężczyzny. Das kann man nicht richtig sagen. To więc nie jest słuszne. Denn das Haupt hat ja immer einen Vorrang. Bo zawsze głowa ma jakby stanowisko przodujące. Jetzt kommt eine Parallelität. Denn teraz, es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wird. Teraz widzimy pewne porównanie, które mówi, że to jest to samo, jakby kobieta goliła się albo ścięła swoje włosy. Will Gott sagen, dass die Frauen die Haare scheren sollen? Wiecie? Will Gott sagen, dass die Frauen die Haare scheren sollen? Czy słowo przez to chce nas nauczyć, że kobieta ma szczyt swoje włosy? In keiner Weise. Pod żadnym względem. Sondern so verachtlich, wie das ist, wenn eine Frau geschorenes Haar hat, genauso verachtlich ist es, wenn sie weissagt oder betet. To ma być pewne porównanie, które mówi, że tak samo hańbiącą rzeczą, jak ściąć dla kobiety włosy, tak samo jest hańbiącą rzeczą modlić się nie nakrytą głową. A więc Frauen zu weissagen? Czy kobiety też prorokują? Apostelgeschichte 21. Dzieje apostolskie, 21 rozdział, otwórzmy. Die Töchter des Philippus, z Ewangelisten. Córki Filipa, Ewangelisty. Wir lesen ab Vers 8 und 9. Od 8 wiersza. A wyszedłszy nazajutrz, Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa, Ewangelisty, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on 4 córki, dziewice, które prorokowały. Also kann durchaus sein, dass eine Frau auch weissagt. Więc jak najbardziej jest to możliwe, że kobiety prorokują. Ich lese noch in dem Zusammenhang 1. Korinther 14. Przeczytajmy jeszcze 14. Vers 34. 14. rozdział, 34. wiersz. Sollen die Frauen in der Versammlung reden, weissagen? Czy kobiety powinny czynić to zgromadzenia? Das beantwortet der 34. Vers.
Na to pytanie udziela odpowiedzi 34 wiersz. Niech wasze kobiety milczą w kościołach, bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi. Jeszcze dodamy pierwszy Tymoteusza. Drugi rozdział, 12 wiersz. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Więc w zgromadzeniu nie ma nauczać. Nie ma po prostu nauczać, generalnie. W zgromadzeniu ma milczeć. Warum war Paulus das festgelegt? Dlaczego? Bo Paweł tak to ustanowił? Nie. God is Liebe. Bóg jest miłością. Pamiętajmy o tym. Gott will segnen. Bóg chce błogosławić. Gott hat der Frau sehr hohe verantwortliche Tätigkeit gegeben. Bóg dał kobietom bardzo wzniosłe i odpowiedzialne czynności. Die meisten sind zum Herrn geführt worden, wahrscheinlich durch gläubige Mütter. Prawdopodobnie najwięcej ludzi nawróciło się przez wierzące matki. Wie viel leisten unsere Frauen, nämlich auf die Erziehung unserer Kinder? Jak wiele czynią nasze żony w związku z wychowaniem dzieci? Wir sind dazu als Männer nicht in der Lage, weil wir arbeiten. My jako mężczyźni nie jesteśmy w stanie to nawet uczynić, bo pracujemy. Wie viel Güte, wie viel Strenge. Wie viel Langmut ist erforderlich, um Kinder zu erziehen? Ile dobroci, ile ostrości, ile cierpliwości jest potrzebne, aby wychować dzieci, prawda? Da waren wir gerade frisch verheiratet. Dopiero co się ożeniliśmy. Hat unser erstes Kind. Otrzymaliśmy pierwsze dziecko. Das Kind war ungefähr ein Jahr alt. Miało ono roczek. Und ich war im Hinblick auf die Erziehung schon mit meinem Latein am Ende. A ja już, można powiedzieć, poddałem co do wychowania dzieci. I think that's not only matter. Pomyślałem sobie o ludzie, przecież to jest niemożliwe. Du weißt an sich das Verhalten des Kindes nicht mehr, wie du reagierst. Dziecko tak reaguje, że nie wiesz po prostu, co czynić. So geht das jetzt manchmal in der Tak się czujemy nieraz w wychowaniu. Das treibt uns natürlich ins Gebet. To oczywiście nas zachęca do tego, aby modlić się. Damit wir wissen, wo wir Güte und wo wir Strenge. Aby się od Pana nauczyć, gdzie okazywać dobroci, a gdzie okazywać ostrości, surowości. Dazu gehört natürlich auch, dass die Kinder zu einem unterwürfigen Verhalten angeleitet werden. Do tego oczywiście należy też to, że dzieci są uczone, aby być poddanymi. Auch Anna war zum Beispiel eine Frau, natürlich israelitische Haushaltung. Die Meister, eine Prophetin Anna, Apostelgeschichte 2, Lukas 2. Również prorokinią Anna w Łukaszu w drugim rozdziale była kobietą, chociaż należąca jeszcze do Izraela, prorokującą. Dann vielleicht als letzte und die Stelle aus Titus, Titus 2. Jeszcze ostatni przykład z Tytusa, drugi rozdział. Da werden die älteren Frauen angesprochen. In Vers 3. Trzeci wiersz, tam starsze kobiety są wymienione i jakby wzywane do tego, aby podobnie starsze kobiety nie zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Ja, z tym zusammenhang wird klar, dass sie im häuslichen Bereich etwas zu sagen hat. Z kontekstu tutaj widać, że ona w swoim zakresie domowym ma pewne słowo do powiedzenia. Mianowicie co do codziennego życia. Sie soll keinen dermäßigen Vortrag in der Familie über Römer 7 halten. W rodzinie nie ma nauczać naukowo na przykład na temat listu do Rzymian. Ale jej nauczanie ma polegać na tym, że ma
pouczać młodsze kobiety, jak kochać swoich mężów, jak kochać dzieci. Wir kommen zu Vers 6. Więc wracając do naszego tekstu, przechodzimy do 6 wiersza. Wenn die Frau nicht bedeckt ist, so lass sich auch das Haar abschneiden. Więc jeśli kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. Man merkt so eine gewisse Ironie aus diesen Worten heraus. Więc widać trochę z tych słów taką ironię Pawła. Wir können ja als Menschen in so einen Zustand kommen, dass man sich sagen lassen wollen. Bo istnieje coś takiego, taki stan, w którym my ludzie nie chcemy dać sobie nic powiedzieć. Und dann sagt Paulus einfach, dann soll sich das Haar abschneiden. I dlatego Paweł trochę tak ironicznie nieraz pisze i mówi, dobra, to w takim razie niech sobie strzyże włosy. Ja, eine gewisse Ironie spricht aus dem Wort. Można powiedzieć, że taka ironia przemawia też do słuchaczy. Jetzt kommt mit einer Frage. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass sie abgeschnitten wird. Więc teraz zadaję pytanie, skoro jest to hańbiące dla kobiety, czuje tą hańbę, strzyżąc włosy. Also das Haar abschneiden heißt hier, dass die Frau hinter kurzes Haar hat. To znaczy, że po takim strzyżeniu ma całkowicie krótkie włosy. Und das ist so eine Schande. I odczuwa to jako hańbę. Oder wenn sie sich sogar schieren lässt. Lub całkowicie je ogoli. Das ist, wenn sie überhaupt keine Haare mehr hat. To znaczy, nie ma już w ogóle włosów. Das ist ein und dasselbe. To jest to jedną i tą samą rzeczą. Lass sie sich bedecken. Das ist die Zielsetzung. Dlatego celem jest, niech nakrywa swoją głowę. Eine gewisse Parallele zu 1. Korinther 11. Można to porównać z Koryntian 11. Ein jeder aber prüft sich selbst und also esse er. W późniejszych naszych wierszach w tym rozdziale, mianowicie gdzie czytamy, niech każdy doświadcza siebie samego i niech je. Also ganz gleich, wie das Selbstgericht ausgefallen ist. Więc niezależnie jak oceniamy siebie samego, die Zielsetzung des Selbstgerichts ist, dass wir teilnehmen. Celem każdego takiego oceniania siebie samego jest ten, aby ostatecznie usunąć zło i jeść z tego. Und so ist die Zielsetzung auch hier. Lass sie sich bedecken. Tak samo jest i tutaj. Niech kobieta oceni się, doświadcza się i niech pokrywa swoją głowę. Das passt natürlich in unsere heutige Gesellschaft. Oczywiście w nasze dzisiejsze społeczeństwo takie myślenie już nie pasuje. Wie sieht das denn aus? Jak to wygląda, myślimy. Ja, doch. Keine unterschiedlichen Ränge. Przecież nie ma już różnej hierarchii. Und man könnte noch viele andere Argumente anführen. I inne argumenty. Aber die Ordnung Gottes hat es einfach vor. Ale porządek Boży po prostu tak to ustanowił. Und ein Herz, das den Herrn liebt, wird diese Ordnung anerkennen. I serce, które miłuje Pana, uznaje taki porządek. Er appelliert gewissermaßen, lass sich bedecken. Dlatego on w pewnym sensie wzywa słuchaczy i mówi, niech pokrywa, nakrywa swoją głowę. Der Mann, w Gegensatz, soll sich nicht bedecken. Jednak mężczyzna nie ma nakrywać swojej głowy. On nie das nicht. Dlaczego nie? Er soll in einer unterwürfigen Stellung. Przecież on również jest w takim pozycji poddania. Ja, jest in einer unterwürfigen Stellung. Owszem, jest. Aber das ist hier nicht ausschlaggebend. Ale w jego przypadku nie o to chodzi. Er ist Gottes Bild und Gottes. W jego przypadku Słowo Boże mówi, że chodzi o to, że jest obrazem Boga i Jego chwały. Der Mann ist ein gewisser Repräsentant Gottes hier auf dieser Erde. Mężczyzna jest w tym znaczeniu, w tym porządku Bożym, reprezentantem Boga i Jego chwały. Natürlich ist das durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen worden. Oczywiście przez grzech ten obraz został niestety zniekształcony. Aber es ist dennoch so, wie er aus der Hand Gottes hervorgegangen ist, ist das Bild Gottes und die Herrlichkeit. Ale takim, jakim Bóg go stworzył, takim na, jest obrazem też na chwałę Bogu. Und die Frau ist es Mannes Herrlichkeit. Ale jeśli chodzi o kobietę, ona jest chwałą mężczyzny. Ganz deine Herrlichkeit ist deine Frau nicht. Janie, twoją chwałą jest twoja żona, prawda? Das sagt die Schrift hier. Tak, kobieta mówi, tak słowo mówi. Da haben wir vorher den Gedanken, dass der Mann im Rang höher ist, nicht? Nicht in der Wertigkeit, im Rang ist. Słowo Boże w tym znaczeniu mówi, że mężczyzna jest nad kobietą. Und hier sagt die Schrift auf einmal,
nie jest bardziej wartościowym, ale jego chwałą. I tutaj jest powiedziane, że jest nawet jego chwałą. Vorher wird der Mann gewissermaßen beschützt mit Attributen, dem gesagt wird, er ist Gottesbild, Gottes Herrlichkeit. Wcześniej była mowa o mężczyźnie, że on jest obrazem na chwałę Bożą. Und jetzt wird von der Frau gesagt, dieses Mann ist Herrlichkeit. A teraz o kobiecie mowa, że ona jest obrazem albo chwałą mężczyzny. Wir sehen daran, der schöne Ausgleich. Widzimy tutaj takie wyrównanie bardzo miłe. Auf der einen Seite eine schöne Ordnung. Z jednej strony widzimy porządek, którą dał Bóg. Und trotzdem ist der Mann nicht die Herrlichkeit, sondern die Frau ist ihm. Das ist nicht Herrlichkeit. Ale z drugiej strony widzimy, że nie mężczyzna jest chwałą kogoś innego, tylko kobieta jest chwałą mężczyzny. Ein weiterer Punkt in Vers 8. Ósmy wiersz dalej nam przedstawia kolejny punkt. Der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Że mężczyzna nie jest kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Zuerst war der Mann da. Najpierw był mężczyzna stworzony. Das macht uns der biblische Schöpfungsbericht klar. Tak nam mówi opis, przedstawia opis stworzenia. Gott hat das in seiner Souveränität so festgelegt. Tak Bóg po prostu postanowił. Vers 9. Dziewiąty wiersz czytamy. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Hier geht es nicht um die Reihenfolge wie in Vers 8, sondern hier geht es um den Zweck. Tutaj nie chodzi tak bardzo w pierwszej kolejności o kolejność, tylko o cel, jaki ma ta kolejność. Die Frau wurde geschaffen um des Mannes willen. Kobieta mianowicie została stworzona ze względu na mężczyznę. Jest nochmal 1 Mose 2. Dlatego teraz przeczytamy z pierwszej Mojżeszowej, z drugiego rozdziału. Teraz 18. 18 wiersz. Pan Bóg powiedział też, niedobrze by człowiek był sam, uczynił mu odpowiednią dla niego pomoc. Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen. Bóg mówi, chcę stworzyć mu pomoc. Vorher wird gesagt, dass alles sehr gut ist. Wcześniej słowo mówi, że wszystko zostało zrobione bardzo dobrze. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 31. Na przykład pierwszy rozdział, 31 wiersz. Jetzt sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Że wszystko było dobrze, a teraz Bóg mówi, że jednak nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. Ten Gegensatz? Czy to jest pewną sprzecznością? W gewissen Sinne, ja. W pewnym sensie tak. Aber Gott sah natürlich schon, dass er auf eine weit höhere Art und Weise eine Frau bilden wollte. Ale Bóg po prostu widział, że chciał w znacznie wznioślejszy sposób stworzyć kobietę. Und diese Frau, jetzt sind wir wieder bei der prophetischen Linie, ist ein Bild von der Versammlung. I tę kobietę dlatego tak stworzył, bo ona jest obrazem na zgromadzenie. Widzimy w tym to prorocze słowo. Sie ist auf der Grundlage des Todes des Herrn Jesus ins Leben gerufen worden. Bo tak jak Adam musiał zasnąć i z jego żebra wzięto, stworzono tą kobietę, tak Chrystus musiał umrzeć i powstało zgromadzenie. Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen. Bóg powiedział, ja chcę stworzyć mu pomoc. Konnte der Mann gar nichts mitmachen, nicht? Mężczyzna nic nie mógł dodać do tego. War völlig unfähig, diese Lücke auszufüllen. Był całkowicie niezdolny, aby spełnić to zadanie. Aber Gott in seiner Weisheit und in seiner Liebe sagt, ich will dir eine Hilfe machen. Ale Bóg w swojej mądrości i mocy powiedział, ja chcę stworzyć ci pomoc. Ist eine Hilfe was Negatives? Czy pomoc jest czymś negatywnym? Was minderwertig ist? Czymś mniej wartościowym? Gott ist uns eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsal. Przecież Bóg o sobie mówi, że jest pomocą dla nas, bardzo obfitą w czasie ucisku. Diese Frau wird von Gott so exakt gemacht, dass sie uns entspricht. A kobieta jest tak stworzona, że odpowiada mężczyźnie. Das kann nur Gott. Tylko Bóg tak może to uczynić. Er führt zwei Menschen zusammen. On łączy ze sobą dwie osoby, die ganz unterschiedlich sind. Które są zupełnie różne. Aber sind bestens geeignet für ein ganzes Leben. Ale są zupełnie ze sobą pasujące, do siebie pasujące na całe życie. Alle Aufgaben, die auf sie zukommen. Wszystkie zadania, gemeinsam zu meistern. Zadania spotykające ich, mogą razem pokonywać. Und ein Bild abzugeben von Christus und der Versammlung. I być obrazem Chrystusa i Jego zgromadzenia.
Das ist nicht nur bezogen auf Gläubige. To nie dotyczy tylko wierzących, sondern auch jedes Ehepaar. To dotyczy wszelkich małżeństw, nawet niewierzących. Also der Zweck ist, die Frau wurde dem Mann gegeben. Więc celem był taki, że kobieta była dana mężczyźnie dla uzupełnienia. Unser Leben hat einen gewissen Zweck. Całe nasze życie ma pewien cel, pewne przeznaczenie. Wir sind nicht einem blinden Schicksal irgendwo ausgeliefert. Nie jesteśmy po prostu zdani na jakiś los nieznany. Paulus hat einmal keinen Ausweg gesehen, aber nicht ohne Ausweg. Paweł o sobie raz powiedział, że był niewidzący wyjścia, ale nie był bez wyjścia. Mit jedem Leben hat Gott ganz großartiges vor. Każdym życiem, każdą drogą naszą Bóg ma cudowny cel. Macht Psalm 132 deutlich. Psalm 139 nam to pokazuje. Manche haben Schwierigkeiten, ihren Körper anzunehmen. Są ludzie, którzy mają trudności przyjąć, zaakceptować swoje własne ciało, takie jakie jest. Oder den Charakter anzunehmen. Albo zaakceptować swój własny charakter. Gott hat uns auf eine ausgezeichnete Weise gemacht. Nie, ale Bóg mówi, że stworzył nas w doskonały sposób. Gdybyśmy to krytykowali, krytykowalibyśmy bezpośrednio Go jako naszego Stwórcę. Który stworzył nas jak dzieło takie tkane, dobrze mówię? Jetzt haben wir in Vers 10 eine Schlussfolgerung. W 10. wierszu pewno mamy pewien przedstawiony wniosek. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt tragen. Um den Engel will. Że z tego powodu kobieta. Że z tego powodu kobieta ma mieć na głowie znak władzy. Also ein weiterer Grund, warum die Frauen, wenn sie in einer gewissen Weise in der Öffentlichkeit weislang oder leben, die Kopfbedeckung haben. Więc kolejny powód, dlaczego kobieta mówiąca gdzieś w publiczności ma mieć nakrytą głowę. Hast du mal einen Engel gesehen? Czy ty kiedyś widziałeś anioła? Nie. Und die Engel, die man irgendwo mal im Laden sieht, die entsprechen nicht der Wirklichkeit. A te aniołki, które widzimy nieraz w sklepach, figurki, to nie są aniołkami. Die Engel sind ganz gewaltige Wesen. Bo Słowo Boże nas uczy, że anioły to są mocarze potężni. Istoty. Potężni istoty. Potężni istoty. Psalm 103 mal nachliest, Täter seines Wohlgefahrens. Psalm 103 na przykład, czytamy o nich, że są wykonujący Jego Słowo. Wie viele Tausende konnte einer in einer Nacht umbringen? Ile tysięcy osób jeden anioł mógł zabić jednej nocy? Ganz gewaltige Wesen. To są potężne istoty. Wenn wir die auch nicht sehen können, aber die sind da. Nawet jeśli je nie widzimy, są one obecne. Efezjan 3, glaube ich. Efezjan, trzeci rozdział. 6. Vers 10, dachte ich, du da. 10 wiersz, aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościoła stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich. Also wenn wir als Versammlung kommen, dann sind im Raum Gläubige. Więc kiedy zgromadzamy się jako wierzący, to w pomieszczeniu co najmniej są wierzący. Gläubige. Są nieraz też niewierzące osoby, albo też dzieci niewierzące, jeszcze które się nie nadają. Kto jest jeszcze obecny? Der wichtigste. Najważniejsza osoba, kto jest obecna jeszcze? Die Antwort immer stimmt in der Sonderschule der Jesus. Nie? Odpowiedź, którą dzieci zawsze dają, jest jaka? Pan Jezus, nie? Und? Wer ist noch da? Ale kto jest jeszcze obecny? Jetzt wird aber spannend. Efezjan 3, was haben wir da gelesen? Kto jest obecny? Efezjan 3. Die Engel gucken zu. Aniołowie przyglądają się. Und die sehen in der Versammlung die mannigfaltige Weisheit. Widzą w zgromadzeniu, w osobach tworzących zgromadzenie, mądrość Bożą. In den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan wird die mannigfaltige Weisheit Gottes. W miejscach niebiańskich
mądrość Boga była przedstawiana przez Kościół. Wie manchmal sehen wir das völlig anders, ne? Jak często widzimy to zupełnie inaczej. Bei dem einen Bruder haben wir die Eigenart. U jednego brata widzimy taką dziwną cechę. Bei der Schwester den Fehler. U tej siostry widzimy ten błąd. Und so geht's munter weiter, ne? I tak dalej. Wszystko potrafimy jak na sznureczku wymienić. Da müssen wir einfach sagen, unsere Brille stimmt nicht. Musimy powiedzieć, coś z naszymi okularami jest nie tak. Denn hier steht, die Engel sehen wieder mal nicht, weil die Weisheit Gottes. Bo aniołowie mówią, że oni widzą zamiast tych błędów mądrość Bożą w zgromadzeniu. Die Weisheit Gottes kommt in der Versammlung zum Ausdruck. Mądrość Boża jest widoczna w zgromadzeniu. Und die Engel haben ihre Gesichtweise. A aniołowie mają odpowiednią perspektywę, punkt widzenia na zgromadzeniu. Wenn jetzt die Engel sehen, dass die Schwestern eine Kopfbedeckung haben. I kiedy aniołowie teraz dostrzegają to, że siostry mają nakryte głowy, dann sehen sie, dass sie eine unterwürfige Stellung einnehmen. To widzą przez ten czyn, że kobiety chętnie przyjmują miejsce oddania albo podporządkowania się. Uległości. Uległości. Das freut sie. I to ich raduje. Also um der Engel willen, ein weiterer Punkt. Kopfbedeckung. Więc dziesiąty wiersz w naszym rozdziale mówi nam, że kolejny powód na nakrycie jest właśnie ze względu na aniołów. Wieder ein schöner Vergleich, Vers 11. Jedenasty wiersz przedstawia kolejne porównanie. Denn jest wieder die Frau ohne den Mann etwas. Że jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny czymśkolwiek. Hier wird die Frau zuerst genannt und dann der Mann. Tu jest wymieniona kobieta w pierwszej kolejności. Gott ist souverän. Bóg jest souverän. Aby kolejność ustanawiać, jak mu się podoba. Sagt, es ist ja nur ein Teil. Czy? Die Frau ist ja nur ein Teil. Kobietą to tylko jedną część, jedną stroną. Der Mann ist auch nur ein Teil. Mężczyzna jest też tylko jedną stroną. Alles hat eine Einheit im Herrn. Ale wszystko razem tworzy pewną jedność w Panu. Chciałbym przeczytać jeszcze jedno miejsce z listu Piotra. Tam też pisze o aniołach. Wir lesen Vers 12. Pierwszy rozdział, 12 wiersz. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Aniołowie pragną wejrzeć w te sprawy. Ciekawią ich te sprawy, które my znamy. Letzten Endes können Sie es doch nicht verstehen, diese mannigfaltige Weisheit Gottes. Ale ostatecznie nie są w stanie pojąć do końca tą mądrość Bożą. Vers 12. 12 wiersz w naszym rozdziale. Die Frau ist vom Mann. Kobieta jest z mężczyzny. Vorher hat mir die Reihenfolge in Vers 8 umgekehrt. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. W ósmym wierszu kolejność była odwrotna, że kobieta nie jest, że mężczyzna nie jest kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Also klar, Vers 8 bezieht sich auf den Schöpfungsvorgang. Więc jest to dla nas klarowne, że ósmy wiersz nawiązuje jakby do aktu stworzenia. Zuerst wurde Adam geschaffen und dann wurde Eva gebildet. Został stworzony Adam, później Ewa. Und hier in Vers 12 sagt Gott. A tu w 12 wierszu Bóg mówi. Die Frau ist vom Mann. Że kobieta jest z mężczyzny. So ist auch der Mann durch die Frau. I dodaje, tak mężczyzna jest z kobietą, albo przez kobietę. Diese Wechselwirkung ist da, nicht? Więc widzimy, że jest takie odwzajemnianie się. Jeder Mann ist von einer Frau geboren, anders geht's ja nicht. Że co do, znowu, narodzin, każdy mężczyzna jest
urodzony, został urodzony przez kobietę, inaczej nie jest to możliwe. In anderen Worten, die Geschlechter sind voneinander abhängig. Więc Słowo Boże nam pokazuje, że chociaż kobieta została stworzona z mężczyzny, to jednak każdy mężczyzna rodzi się z kobiety i każdy jest zależny od drugiego. Alles ist von Gott, sagt er. Wszystko jednak pochodzi z Boga. Wunderbare Einheit ist von Gott vorgegeben und gebildet. Cudowna jedność jest przez Boga tak utworzona i dana. Jetzt wird das persönliche Empfinden vorgestellt. Teraz w 13. wierszu przedstawiona jest osobiste takie wrażenie, uczucie. Urteil bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unbedingt Gott betet? Mianowicie porusza osobiste wrażenie i mówi: osądźcie sami, czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? Dieses setzt ein geistiges Beurteilungsvermögen voraus. Można powiedzieć, że takie przekonanie uwarunkuje, dokładnie, potrzebuje pewne duchowe usposobienie. Wenn ein geistiges Beurteilungsvermögen da ist, dann wird man erkennen, dass es anständig ist, wenn eine Frau bedeckt zu Gott betet. Jeśli mamy pewne duchowe umiejętności albo osąd znajomości, wtedy poznamy te myśli, że one są słuszne, że kobieta ma nakrywać swoją głowę. Ein weiterer Punkt wird in Vers 14 genannt. Kolejny aspekt w 14 wierszu. Der durch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, eines unehrlich. Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? Wenn ein Mann sich Haare nicht schneiden lässt, was sagt die Schrift? Kiedy mężczyzna nie obcina sobie włosów, co mówi o tym Pismo? Es ist eine Unehre. Jest to dla niego hańbą. Bei der Frau ist es eine Ehre. Dla kobiety jednak jest to chwałą. Wenn das eine Ehre für die Frau ist, dann wird sie doch nicht an den Haaren schneiden. To skoro jest dla kobiety to chwałą, to nie będzie przecież ścinała sobie włosów. Es ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Te włosy są mi dane zamiast nakrycia albo takiego welonu. Ein Schleier braucht die Frau nicht. Den hat sie ja durch das natürliche lange Haar. Welonu kobieta nie potrzebuje nosić, bo ma włosy długie. Aber eine Kopfbedeckung, wenn sie betet oder weissagt. Ale pokrycie, nakrycie potrzebuje po to, aby się modlić i prorokować. Also, so eine Ehre langes Haar zu haben. Mogę zadać pytanie? Kann ich eine Frage stellen? Ja. Czy to się dotyczy zgromadzenia, czy rzeczy w domu również? Bezieht sich das nur auf die Versammlung oder auch auf das persönliche Leben? Was meinst du? Das Bedecken immer dann, wenn andere Personen auch da sind. Nakrycie dotyczy zawsze sytuacji, jeśli ktoś inny jest jeszcze obecny. Also, eine Frau besucht eine andere Frau. Załóżmy, im Krankenhaus. Kobieta jedna odwiedza inną, na przykład w szpitalu. Und sie liest ein Wort aus Gottes Wort. I czyta jej miejsce ze Słowa Bożego. Dann soll ich bedecken. Wtedy powinna się sobie nakryć głowę. Oder sie betet mit der Schwester. Albo modli się z tą siostrą. Dann soll sie ich bedecken. Wtedy powinna nakrywać głowę. Natürlich kommt das besonders zum Ausdruck, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Oczywiście w szczególny sposób jest to pokazane w momencie, kiedy schodzimy się jako zgromadzenie. Ja. No w domu, gdy mężczyzna się modli, czy też powinna mieć nakrytą głowę? Und wenn der Mann zu Hause betet? Wenn der Mann zu Hause betet, dann ist sie ja nicht der Mund der Versammlung. Sie nimmt da nicht die Position des Mannes ein. Die führende Position nimmt sie nicht ein. Kiedy mężczyzna w domu się modli, ona nie zajmuje miejsce reprezentujące albo mówiące przed zgromadzeniem, ani przed mężczyzną. Also wenn die Frauen sich mal treffen, sagen wir, einer hat Geburtstag, die anderen Frauen sind eingeladen, dann wird die Hausfrau ja das Gebet sprechen, wird dabei Kopf bedecken, ne? Więc nie zajmuje ani miejsce publiczne, ani nie znajduje się w zgromadzeniu. Ale jeśli kobiety same się na przykład spotykają i jedna z kobiet się modli, to zajmuje miejsce publiczne, wtedy powinna nakryć sobie głowę. Sie nimmt dann eine führende Position ein und dann ist es wichtig, dass sie der Engelwelt auch gegenüber zeigt. Ich will ein unterwürfiges Gestalt. Wtedy zajmuje miejsce takie przewodzące i powinna
też ze względu na aniołów i świadectwo nakryć. A jest jeszcze jedno pytanie. Ale to już jest na przykład trzecia osoba. Aber wenn zu Hause noch eine dritte Person ist, außer dem Ehemann. Jakaś obca. Eine fremde Person. Also, die Frau ist da, der Mann ist da, dann wird der Mann auch erst gewählt. Nie, jakaś obca osoba, sąsiadka. Ja, ja. Tak, ale w domu jest zawsze ta sama sytuacja. Jeśli ty jesteś w domu, to ty się modlisz, nie twoja żona. Publicznie, więc ani publicznie się nie modli, ani nie jest w zgromadzeniu, więc nie jest taki obowiązek. Also grundsätzlich ist es so, dass der Mann die Führung des Hauses hat. Więc generalnie powinno tak być, że po domach mężczyzna, jeśli jest obecny, powinien zajmować taką rolę. Wenn jetzt Gebet gesprochen werden muss, oder Gottes Wort gelesen wird, oder Gedanken darüber gedacht werden, und der Mann ist nicht da, um diese Aufgaben wahrzunehmen, dann macht die Frau das, aber hat ihren Kopf bedeckt. Ale jeśli mężczyzna nie jest obecny, i należy pomodlić się, przeczytać słowo, wyrazić jakieś myśli o Słowie Bożym, wtedy zastępuje go kobieta i nakrywa swoją głowę. Dann endet Paulus und für sich ein bisschen strenger, sicherlich. Ten cały urywek Paweł kończy też z taką pewną surowością. Aber das ist ja auch durch den Heiligen Geist geleitet. Ale również i słowa surowe w Słowie Bożym są jakby też kierowane przez Ducha Bożego. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein. Mianowicie, jeśli ktoś wydaje się być albo uważa, że musi być kutliwy. Also wenn wir uns über diese Gedanken austauschen, wie gerade, das ist ja kein streitsüchtig sein. To znaczy to, że jeśli my tak rozważamy to jak teraz, rozmawiamy, zadajemy pytanie, to nie jest kłótliwe. Ale próbujemy w szczerym usposobieniu dojść przed Panem do dobrego zrozumienia tych myśli. Ale jeśli ktoś ciągle uważa, że musi się kłócić, to znaczy sprzecza się, opornie jest wobec tych myśli, to jego głównym zamiarem jest ta kłótnia, a nie aby poznać szczerze myśli Boże. Nie aby poznać myśli Boże i je wykonywać. A chęć kłótliwości zawsze jest, wynika z serca. Źródło ma swoje w złym sercu. Ist ein Ausdruck des Hochmuts. Jest też wyrazem pewnej pychy. Ale Słowo Boże nas uczy, żeby takim nie być. Nie szukać swojego. Paweł w tych wierszach również to powiedział. Dlatego Pismo dodaje ten wiersz. My takiego zwyczaju nie mamy. Więc Paweł ma na myśli siebie samego i swoich współpracowników. Ale poszerza to myśl i mówi, auch die Versammlung Gottes hat diese Gewohnheit, że ani Kościół Boży nie ma takiego zwyczaju. Alle Glauben haben die Eigenschaft, dass sie sich vor dem Wort Gottes einfach beugen. Bo każdy szczery wierzący, jeśli jest naprawdę szczery, to z zasady cechuje się tym, że chętnie podporządkowuje się pod jego myśli, a nie kłótliwy jest. Więc streszczając jeszcze raz te myśli, Paulus hatte gesagt, seid meine Nachahmer gleich wie ich Christi. Paweł powiedział, bądźcie moimi naśladowcami jak ja Chrystusa. Das gute Vorbild ist unbedingt erforderlich. Dobry przykład jest niezbędny. Das Festhalten der Wahrheit war der zweite Punkt hier. Drugim aspektem jest, aby mocno trzymać się prawdy Bożego. Und dann wurden die Gedanken, damit wurden die Gedanken eingeleitet über die Schöpfungsordnung Gottes. I tymi słowami jakby wstąpił w rozważanie tych słów. Widzieliśmy, że ten porządek Boży przedstawiony nie ma nic do czynienia z pewną wartością, ale jest to po prostu dana hierarchia, porządek. Wierzący, którzy miłują Pana, odczuwają wszelki porządek, który Bóg daje jako błogosławieństwo.
Davon abgeleitet ist die Forderung, dass die Frau, wenn sie betet oder weissagt, was in der Öffentlichkeit, sich bedeckt. Z tego jakby wynika też ta myśl, że kobieta, kiedy modli się w publiczności, chętnie podporządkowuje się, nakrywając swoją głowę. Der Heilige Geist hatte verschiedene Argumente aufgelistet. Duch Boży przedstawił różne argumenty. Lesen nochmal Vers 6. Przeczytajmy jeszcze raz szósty wiersz. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Vers 7. I siódmy wiersz. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta... Bedeckt sein bei der Frau entspricht der Ordnung, die von Gott vorgegeben ist in der Schöpfung. Więc nakrycie w przypadku kobiet jest odpowiednikiem do porządku, którego Bóg dzielił stworzenie. In Vers 10 wird von dem Argument gesprochen, dass die Engel ja auch ein Zeugnis sehen von der Unterwürfigkeit der Frau. W 10 wierszu widzimy, że i aniołowie widzą to usposobienie. Die geistige Beurteilung in Vers 13 führt die Frau auch dazu, sich zu bedecken, wenn sie betet und weissagt. A duchowe takie zrozumienie kobiet prowadzi ją samą do tego, że chętnie nakrywa głowę. Selbst der Natur leitet uns an. Nawet Vers 14. Natura w 14 wierszu, o nim czytamy, nas poucza, takie myśli. Und auch die Gewohnheit in Vers 16. I również zwyczaj. Tak jak w 16 wierszu nas o tym uczy. Wie komisch kommt es einem vor, wenn man auf einmal lange Haare hat. Jakie to dziwne dla nas do dzisiaj, jeśli widzimy mężczyznę z długimi włosami, prawda? Irgendwie passt das nicht. Jakoś to nie pasuje do siebie. Das war Jahrhunderte, als man mal empfunden, dass man große Haare hat. Zawsze tak było, przez wiele setki lat, że mężczyzna miał krótkie włosy. Bo wir wollen diese Ordnung beibehalten. Chcemy zachować taki porządek. Und indem wir diese Ordnung beibehalten, ehren wir Gott, der die Ordnung gegeben hat. Zachowując takie porządki, nawet proste, czcimy Boga, który dał ten porządek. Wenn die Engel jetzt schauen in die Versammlung, wenn wir als Versammlung sagen, kiedy tak, w takim usposobieniu aniołowie patrzą teraz w nas, w zgromadzenie, w Kościół Boży, dann sehen sie die Schwestern, wie sie Kopfbedeckung haben. Widzą siostry, jak nakrywają głowę. Die ganze Stunde. Widzą przebieg całej godziny. Sie freuen sich, dass sie diese untergeordnete i widzą usposobienie poddania nas wszystkich. Warum? Dlaczego? Aus Liebe zum Herrn und seinem Wort. Z miłości do Pana i Jego Słowa. Sind sie weniger wertvoll als die Brüder? Czy siostry przez to są mniej wartościowe niż bracia? Stimmt. Na pewno nie. Kann das denn sein überhaupt? Czy to w ogóle jest możliwe? Gott hat jedem ein volles Maß gegeben, was er erfüllen kann. Bóg dał każdemu na swoim miejscu pełnię. Pełnię zadań, powołania i przeznaczenia, które może się spełnić. Es geht nicht um das Geschlecht. Nie chodzi o płeć. Es geht auch nicht um den Auftrag, den der Herr gegeben hat. Też nie chodzi o zadanie, jakie ono jest. Sondern es geht um die Treue, mit der du ich die Gnade Gottes wirken lassen willst. Ale chodzi o wierność naszą, przez którą i jaką pozwalamy, aby dobroć i łaska Boża objawiała się w naszym życiu. Ile bardzo miłych przykładów w Słowie Bożym znajdujemy o prawdziwie duchowych niewiastach. Tak Bóg każdemu dał pełnię powołania. I chcę, abyśmy takie powołanie całkowicie spełnili. Aby Bóg we wszystkim był uwielbiony. Er sehen kann.